Tam na nich słońcu postawił ich namiot i nic się nie ukryje przed jego żarem. Psalm 19, werset 5 oraz werset 7. Ten fragment Słowa Bożego mówi o słońcu. Słońce jest podstawą wszelkiego życia na ziemi. Bez jego światła i ciepła nie możemy żyć. W Biblii słońce jest często używane jako symbol duchowych, niewidzialnych rzeczy. I kiedy Pan Jezus żył na ziemi jako człowiek, powiedział: ja jestem światłem świata. Oświecał każdego człowieka. To znaczy, że każdy, kto się z nim zetknął, znalazł się w świetle Bożym. Tak poucza nas m.in. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 12 werset oraz 1 rozdział, 9 werset. Czyli Pan Jezus oświecał każdego człowieka, to znaczy, że każdy, kto się z nim zetknął, znalazł się w świetle Bożym. Jak dokumentuje nam to Słowo Boże zapisane w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 12 werset i 1 rozdział, werset 9. To, co było ukryte w ludzkich sercach, zostawało obnażone w tym świetle. Nie inaczej jest dzisiaj, gdy czytamy Ewangelię. Reakcje jednakże są bardzo różne. Niektórzy wystawiają się na światło, rozpoznają swój stan i wyznają swoje grzechy, a następnie w swoim życiu pozostają przy źródle światła, którym jest Chrystus Jezus Pan. Inni uważają to światło za irytujące, nie czują się komfortowo i za wszelką cenę unikają tego światła. To tak, jakbym ubrudził się w pracy i poszedł do ciemnego pokoju, żeby nikt tego nie zobaczył. Zatrzymuję brud na sobie. Tak więc każdy, kto ucieka od światła Bożego, nadal żyje w swoich grzechach. Tam, gdzie światło słońca nie ma dostępu, panuje ciemność. Pan Jezus powiedział kiedyś swoim słuchaczom: jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Tak mówi Ewangelia Jana, rozdział 12, werset 35. Słowo Boże, Biblia jednoznacznie pokazuje koniec tych, którzy nigdy nie przyszli do światła, którzy nigdy nie przyjęli Jezusa Chrystusa w wierze. Więc uwierz Pana Jezusa, abyś był zbawiony, gdyż ich wieczny los będzie straszny, gdyż znajdą się w zupełnej ciemności. To tam, według słów Boga zapisanych w Biblii, będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jak mówi nam Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, werset 30. Nigdy więcej nie będą mieli możliwości opuszczenia tego strasznego miejsca. Dlatego tak ważne jest przyjęcie Pana Jezusa jako prawdziwej światłości. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.